Także proszę Państwa, kolejny dzień. A dzisiaj jest duża pokusa, żeby Platforma się dalej przesuwała na lewo, ponieważ no, nie ma lewicy w Sejmie i tutaj się zwolniło duże miejsce. Prawica jest zagospodarowana przez Jarosława Kaczyńskiego, który swoją drogą też będzie miał problem, bo Jarosław Kaczyński, jak wiemy, chce, żeby na prawo od PiS-u była tylko ściana, a jest tam Kukiz. I Platforma będzie musiała podjąć decyzję, czy ona przesuwa się w lewo, co może się wiązać jednak ze stratą jakiegoś elektoratu, być może z rozłamem partii, ale to będą bardzo poważne pytania, na które nowy lider będzie musiał odpowiedzieć, bo Platforma trochę przez te ostatnie lata, jako partia centrowa, co jest naturalne dla partii centrowej, ale dla wyborców może to być no, trochę mało atrakcyjne, straciła taką swoją wyrazistość ideową. I tutaj no, ja z dużym zaciekawieniem będę obserwowała. I jeszcze ma zaplecami Ryszarda Petru. No właśnie, ma. Pewną część emocji Platformy. I to też był błąd Platformy, bo Platforma jednak w pewnym momencie mogła przyciągnąć Petru do siebie. Były całe miesiące, kiedy zastanawiano się, zanim ministrem finansów został Mateusz Szczurek, czy na przykład nie sięgnąć po Ryszarda Petru. I on był zainteresowany tym, żeby wejść do rządu jeszcze wtedy Donalda Tuska. Ta oferta ostatecznie nie padła. Ja uważam, że to był błąd, że nie przyciągnięty został Ryszard Petru, bo gdyby to zrobiono, no to dzisiaj Platforma nie zostałaby oskubana z tej strony, powiedziałabym, liberalnej, bo tutaj Platforma jednak, jak patrzymy, jak bardzo odpłynęli przedsiębiorcy od Platformy, no to tutaj ilu przedsiębiorców zdecydowało się poprzeć PiS? Co dla mnie jest bardzo dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę praktykę rządów tej partii, lustrację przedsiębiorców i tak dalej, no to jednak widać, że tu Platforma bardzo mocno zaniedbała i sądzę, że dzisiaj mówienie o tym, że Platforma może się połączyć z Ryszardem Petru, czy jakoś tam współpracować, no to jest kompletne nieporozumienie, ponieważ dzisiaj Petru właśnie tego nie potrzebuje. Tylko teraz takie pytanie, czy właściwie jaki wybór ma przed sobą Platforma? Bo oczywiście, że taki najbardziej oczywisty, jak powiemy, to jest Ewa Kopacz, a może Grzegorz Schetyna, a może Tomasz Siemoniak, a może powinni pomyśleć w zupełnie inny sposób, bo czy dla wyborcy będzie taka duża zmiana? On zna dobrze te twarze, zna tę narrację. Jeżeli, ja nie wiem, czy jest w ogóle prawda w tym, że PiS zastanawia się nad Mateuszem Morawieckim na fotel ministra finansów. Tylko, czy Platforma nie powinna poszukać kogoś takiego? Mówię, ktoś, kto będzie nową twarzą, z ciekawym doświadczeniem, no trochę inny Ryszard Petru. Może w ogóle Magdalena nie z pudełka, na którym jest napis PO na górze. Ja trochę tak, trochę żartuję. Znaczy, powiedziałem, Magdalena Ogórek jest wolna. W tym sensie, że z jednej strony... Nie właśnie postać, którą trzeba było budować od zera, tylko człowiek, no właśnie... który odniósł jakiś sukces, który ma za sobą, który jest jakimś autorytetem, w którym byłaby jakaś energia, znaczy coś, co byłoby cool, poproszę. No kiedyś Platforma była sexy, no wiemy, że teraz nie. Wydaje się, znaczy... Rzeczywiście Platforma pod tym względem jest w dosyć trudnym położeniu, a bo rzeczywiście trochę tam zabrakło tego drugiego szeregu, tak? I tego młodszego pokolenia, które było atrakcyjne i by się wyrobiło. Ja trochę nie jestem zwolennikiem po pierwsze brania jakiejś osoby z zewnątrz, bo to jednak na przywódcę partii to jest dosyć ryzykowne. Co innego, jeśli rozmawiam na przykład o premierze rządu koalicyjnego, to wtedy można pomyśleć o kimś z zewnątrz. Czy w partii może się przyjąć jakaś osoba przyjęta z zewnątrz, która nie ma żadnej bazy, która na kimś się może oprzeć, która może być dowolnie rozgrywana przez różne frakcje? Nie bardzo. Z drugiej strony, może mają kogoś w swojej szeregu takiego. Z drugiej strony, no tak, no ale z drugiej strony też nie sięgałbym za daleko, jeśli chodzi o zmianę generacyjną. Czy Platformie potrzebna jest zmiana generacyjna, ale z drugiej strony pamiętamy, jak SLD postanowiło zrobić bardzo szybką zmianę generacyjną i szefem partii został Wojciech Olejniczak, no i ten eksperyment zakończył się porażką. Tak? Znaczy okazało się, że on nie ma jeszcze wystarczającej pozycji wśród starszych działaczy i w ogóle w partii, żeby nad tą partią tak naprawdę do końca zapanować. Wprawdzie ostatecznie wykończył jego równolatek z Onetu obecnej Platformy ze Szczecina. Niemniej jednak ten eksperyment też nie... Ale moment, no, jak już mówimy, że Jarosław Kaczyński miał intuicję, no w pewnym momencie to on wpadł na pomysł Andrzej Duda. No to tak, nie był polityk, tak, ale to nie była pierwsza piątka Prawa i Sprawiedliwości. Ale my teraz nie szukamy kogoś, kto będzie dobrym prezydentem przy Jarosławie Kaczyńskim jako liderze partii. Ja mówię o Platformie, tylko, żeby może naprawdę przemyślała tę sprawę i
poszukała, bo podajesz przykład Wojciecha Lińczaka, który się nie udał. Można wskazać inne. No może trzeba ale nie można podawać przykładów osób, znaczy, krótko mówiąc, że ktoś wyznaczy jakąś osobę, znaczy, no, sorry, na lidera partii się nie wyznacza. Albo ktoś to, albo akurat w to wiesz naprawdę, albo ktoś to w sobie ma i potrafi to zbudować, albo ktoś nie ma. Na Ryszard Petru, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, on poszedł na ryzyko bardzo duże. Tak, znaczy, wyszedł ze swojego środowiska, coś od zera, a nie swoją... w partii, która już istnieje od dawna. No, ale tak to, i nie. No bo to będziemy no, wybierać razie... pomiędzy baronami Platformy. Nie, ale jestem też zwolennikiem zmiany generacyjnej w Platformie i rozmawia się chociażby o kandydaturze Rafała Trzaskowskiego, tak? Przykład, tak? Tak? To już jest osoba, która z jednej strony jest mocno osadzona w partii, a już ma jakiś dorobek i to nie tylko w partii, ale też w innych miejscach, a z drugiej strony jest dużo generacyjnie młodsza od obecnych przywódców Platformy. I o takim wyborze porozmawiajmy. Wydaje mi się, że ludzie bardzo młodzi albo ludzie z zewnątrz trochę nie mają sensu. Ja też uważam, że to grono Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna czy Tomasz Siemoniak nie przyniesie zasadniczej zmiany i nie pomoże Platformie. To posłucham informacji, bo może w nich coś powiedzą o Rafale Trzaskowskim na przykład. Może coś robi właśnie. Reklama. W pierwszej kolejności czapki, rękawiczki, szaliki. Do tego trzeba koniecznie kupić ciepłe rajstopy, botki. No, tobie to ocieplane półbuty raczej. I nowe palto, poncho, kardigan. Kalesony też by ci się przydały. Tadeusz! Jedziemy na zakupy? Stanowczo oponuję! Bez nowych zimowych kół do naszej Skody nigdzie nie jadę. I basta. Jesienne zachcianki proponujemy zacząć spełniać od zakupu zimowych kół lub opon i ich wymiany w atrakcyjnej cenie w autoryzowanym serwisie Skody. I basta. Skoda. Simply clever. Teraz w Biedronce. Tylko do 28 października. Pyszne desery Monte. Różne rodzaje. I wspaniałe jogurty Jogobella w różnych smakach. Tańsze aż o 20%. Monte i Jogobella tańsze o 20%. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Dziś zagramy w skojarzenia. Ja mówię słowo, a wy odpowiadacie tym, co wam przyjdzie na myśl. Transport. Transit. Dostawa. Transit. Praca. Ford Transit. I to, drodzy państwo, najlepsza odpowiedź. Mówisz praca, myślisz transit. Tylko teraz Ford Transit Courier w bogatej wersji z radiem, klimatyzacją i podgrzewaną przednią szybą może być twój już od 430 zł netto miesięcznie w ofercie Ford Leasing. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Proszę państwa, w całej Polsce drwale zdębieli, a osłupieli elektrycy. Nawet matematykom odjęło mowę na wieść, że można zostać multimilionerem i to dwa razy dziennie. Już dziś zagraj nawet o 25 milionów lub inną wielką wygraną w multi-multi. Graj w punktach lotto. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna lata ze spienionym mlekiem. A potem też zdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Nie chciałam. Nie potrafiłam zrezygnować z mleka. Dowiedziałam się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę Lacto Control i dowoli mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplementy diety ułatwiające trawienie laktozy z mleka. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Doskonale. Wystarczy tylko wejść do Lidla i nokaut cenowy. Za każdym razem. A już od jutra kawa Rosypiko różne rodzaje. Za 3,33 za 120 gramów. Tylko 3,33. I to nie wszystko, bo kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold. Za 9,99 za 150 gramów. Jedynie 9,99. Co tydzień coś nowego. Zrobić zakupy, odebrać pranie. Zapłacić rachunki. Zadzwonić do mamy. Posprzątać garaż. Myć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dzień dobry. Dobry. Miałem takie hasło w krzyżówce. Taka rata. Taka rata, czyli jaka? Taka rata, czyli mała, niewielka, nieznaczna, niewysoka rata. Bo i koszt kredytu jest niski. O, pasuje. To ja poproszę na nową 30-tomową encyklopedię i kilka leksykonów. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do GetInBanku i sprawdź, jak niska będzie twoja taka rata. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank, bank twoich oszczędności. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze.
nasze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 8.41. Adam Ozga, zapraszam. Przedstawiciele mniejszości narodowych są zaniepokojeni wetem prezydenta do nowelizacji ustawy o mniejszościach, która miała umożliwić używanie języka pomocniczego także w powiatach. Dziś jest to możliwe tylko przed organami gminy. Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek twierdzi, że środowiska mniejszości odbierają weto prezydenta symbolicznie, jako negatywny sygnał wysłany w swoim kierunku. Podobne głosy słychać też z innych stowarzyszeń zrzeszających członków mniejszości. Prezydent zawetował też wczoraj nowelizację ustawy o lasach państwowych i zablokował ratyfikację poprawki do protokołu z Kioto, która nakłada na nas obowiązki dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych. O 10.30 Trybunał Konstytucyjny ogłosi dziś wyrok w sprawie kwoty wolnej od podatku. Rzecznik Praw Obywatelskich, skarżący przepis utrzymujący ją od lat na poziomie nieco powyżej 3000 zł, uważa, że taka propozycja jest ciosem dla najuboższych, którzy nie mają na życie, a i tak płacą podatki. Więcej na ten temat w informacjach o 9.00. Najbogatsze państwo Bliskiego Wschodu, Arabia Saudyjska, może w ciągu 5 lat stać się bankrutem, ostrzega Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wszystko przez rekordowo niskie ceny ropy naftowej. Żeby saudyjski budżet bilansował się, baryłka ropy musi kosztować około 106 dolarów. Teraz Saudowie sprzedają baryłkę za około 50 dolarów. Niskie wpływy do budżetu ze sprzedaży ropy to duże wyzwanie dla państwa, które swoim obywatelom gwarantuje m.in. bezpłatną edukację, również na zagranicznych uczelniach, i bezpłatną służbę zdrowia. Saudowie wydają również sporo pieniędzy na broń. Roczny budżet na ten cel wynosi ponad 50 miliardów dolarów, co daje temu krajowi miejsce w czwórce państw najwięcej inwestujących w uzbrojenie. Pogoda. Na termometrach dziś od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Po mglistym i czasem pochmurnym poranku przed nami ładny dzień i słońce. Od czasu do czasu tylko zniknie za chmurami, ale padać nie powinno. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś z Wyborczą tygodnik Tylko Zdrowie. Przewlekłe zmęczenie może być objawem anemii, nowotworów, niedoczynności tarczycy. Stale brakuje Ci energii? Sprawdź, dlaczego jesteś ciągle zmęczony. Tylko Zdrowie. Dziś z Wyborczą. Reklama. Poranek Radia TOK FM. Poranek Radia TOK FM. Z nami Renata Grocha, Michał Szulczyński, Łukasz Lipiński. To jeszcze Renata. Bierze się Renata. Tutaj o to, kto powinien pierwszy dojść do głosu. Ja chciałam powiedzieć, że zgadzam się z Łukaszem, że Platforma powinna dzisiaj postawić na pokolenie 40-latków, bo mówiliśmy wcześniej o tym, że w tych wyborach ostatnich że właściwie na rynek polityczny, czy rynek wyborczy weszło 8 nowych roczników. I to są ludzie... Prezydenta Andrzej Duda, Ryszard Petru, rocznik 72. To są ludzie, którzy... Bardzo dobry rocznik. To są ludzie, którzy jakby nie rozumieją nawet tego języka, którym mówią ci starsi politycy. A starsi politycy nie mają języka, żeby dotrzeć do tych młodych ludzi. To widać było, jak Platforma próbowała w kampanii nęcić młodych jakimiś pomysłami. Nic z tego nie wyszło. Zresztą to błędem Platformy było to, że ona nie postawiła wcześniej na tych młodych polityków, takich właśnie jak Rafał Trzaskowski czy Joanna Mucha, bo mówiliśmy tutaj o różnych mężczyznach w Platformie, którzy mogliby dzisiaj powalczyć o przywództwo, ale sądzę, że też jest w tym gronie jakaś kobieta, właśnie Mucha, która w kampanii uważam, że no, była jedną z takich rozsądniejszych i atrakcyjniejszych twarzy Platformy. Jest też Tomasz Siemoniak, który moim zdaniem ten nowy lider też musi mieć posłuch w strukturach. To nie może być osoba, która... To nie może być taki projekt PR-owski, że teraz właśnie tutaj sięgamy po młode twarze, stawiamy na czele partii jakąś osobę, która nie ma pozycji w strukturach, nie ma autorytetu w partii. To musi być osoba, która no, będzie jakby do zaakceptowania dla wszystkich środowisk w partii. Sądzę, że właśnie Siemoniak mógłby być taką osobą, ale też musi być charyzmatyczna. Tylko, że ta charyzma
która często jest... Skrzyżowanie Zandberga z Petru. Która często jest wyśmiewana. Ona się ujawnia wtedy, kiedy właśnie dochodzi do walki wyborczej. Ja uważam, że być może w Platformie będą prawybory, jeśli będzie kilku kandydatów. Bardzo dobrze zrobi. I to by Platformie zrobiło świetnie, bo wtedy właśnie jest miejsce na to, żeby się ścierały... Prawybory do wyborów bezpośrednich? Znaczy, w sensie wybory będą bezpośrednie. No, ale żeby były jakieś debaty. No, takie kiedyś był kandydat, to będzie kandydatem pełna prezydenta. Ale generalnie będzie debata, no przecież szefa partii wprowadzono tą zmianę, wybiera cała Platforma, wszyscy członkowie. Tak, ale Donald Tusk nie chciał debaty z Jarosławem Gowinem na temat Platformy. No tak, ale pamiętamy, że... Była inna sytuacja. Tak, ale jest taki pomysł, gdzieś tam w Platformie się pojawia. Oni kiedyś też będą musieli brać udział w debatach w telewizji, to niech się sprawdzą. To jest miejsce na starcie różnych wizji. Ja uważam, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, bo być może w tych wewnętrznych jakichś dyskusjach pojawi się taka osoba, o której my dzisiaj nie mówimy, bo właśnie idziemy takim utartym szlakiem, rozmawiamy o twarzach, które już są, czy o Borysie Budce, bo gdzieś też jego nazwisko się wczoraj w mediach przewinęło. Ale może pojawią się osoby, które no zupełnie dzisiaj o nich nie rozmawiamy, bo będą dla nas dużym zaskoczeniem. Moim zdaniem jest osoba, która ma szansę zostać liderem tej partii centrowej. I moim zdaniem to jest liderem w centrum. I moim zdaniem to jest Ryszard Petru, ale to nie będzie lider Platformy. Czy moim zdaniem, jeżeli Platforma będzie myślała w kategoriach takich przyjrzyjmy jeszcze raz naszą talię zgranych kart, a nuż jest tutaj jakaś karta niepogięta, można ją troszeczkę, prawda, podwerniksować i będzie wyglądała jak nowa, to nic z tego nie będzie. Jeżeli nic z tego nie będzie, to moim zdaniem jest kwestią może roku, może dwóch, w której po prostu Ryszard Petru zacznie odgrywać rolę lidera opozycji, jeżeli będzie lepszy. I to on będzie przyciągać ludzi do siebie. W tym momencie nastąpi odpływ od Platformy, bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Platforma owszem dostała, jak na to, co się mogło stać, niezły wynik 24%, ale poczekajmy na sondaże, co się stanie za 3 miesiące. Jeżeli moim zdaniem nieuchronnym będzie zjawiskiem, że Platforma będzie lecieć na dół, a to Ryszard Petru moim zdaniem będzie, jeżeli oczywiście poradzi sobie w Sejmie, tak? Bo to będzie taki spory test tego, kto się stanie prawdziwą opozycją. Tak? Ale on jest w bardzo komfortowej sytuacji, bo teraz głównie wyborcy będą oczekiwali spełnienia obietnic gospodarczych PiS i on będzie świetną osobą ze swoimi kompetencjami do recenzowania tego, więc on będzie w tych debatach dobrze wypadał. Jest na fali. Więc dlatego, jeżeli Platforma ma mieć szansę, to rzeczywiście musi wymyślić coś naprawdę niestandardowego, nieschematycznego. Czy musiał Donald Tusk wrócić? Polemicznie do tego tym razem. Znaczy ja uważam, że po pierwsze, Ryszard Petru wcale nie jest w komfortowej sytuacji. W komfortowej sytuacji byłby, gdyby Platforma miała 15, a on miał 10, tak? W sensie, gdyby on miał wynik dwucyfrowy. W tej chwili on tak naprawdę wciąż nie ma swojej przyszłości w swoim ręku. Jego przyszłość zależy od Platformy. To znaczy, być może Michał Szulczyński ma rację i że Platforma w ciągu najbliższego roku się wyłoży i on przejmie jej elektorat. To jest możliwe. Ale to tak naprawdę inicjatywa jest w tej chwili po stronie Platformy jako formacji. To znaczy, oni mogą albo się odrodzić, ogarnąć się i pójść do przodu i wtedy po prostu pozbawią Petru potencjału wzrostu i ta jego inicjatywa zakończy się niczym, albo pogrążyć się wewnętrznych waśniach, wybrać nietrafnie swojego nowego szefa i pójść w złą stronę i wtedy rzeczywiście Ryszard Petru ma duże szanse na to, żeby być szefem takiej centrowej partii, może nie wielkości Platformy, ale sporej centrowej, z szefem centrowej opozycji, być może partii, która rzeczywiście w przyszłości będzie miała szansę wygrać wybory. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wróciłbym, jakby połączyłbym dwie rzeczy, znaczy skąd się wziął Obama? Generalnie w systemach opartych na pojedynczych mandatach, jednomandatowych, których ja nie jestem zwolennikiem, ale to tak bardzo często działa, że właśnie liderzy wykuwają się sami, że dzięki temu, że się głosuje na konkretnych kandydatów, ci kandydaci pojawiają się spoza aparatu partyjnego, bo pojawiają się bardzo często kandydaci, którzy właśnie wygrywają prawybory wśród osób w danym okręgu i potem stają się kandydatami, wygrywają te wybory. I owszem, z jednej strony Obamę wzięto do tego, żeby prezentował kandydaturę na konwencji, ale to był jeden z takich ludzi, którzy się wykuli tak naprawdę od samego dołu. Ja pamiętam, bo byłem w Chicago wtedy, kiedy on był kandydatem na senatora, jak po raz pierwszy 4 lata przed wyborami prezydenckimi wchodził do Senatu i wtedy on był takim objawieniem, ale właśnie dzięki temu, że pokonał tam innego kandydata, który był
bardzo dobrze osadzony w lokalnych środowiskach i mniejsze znaczenie miało to, że on miał jakieś poparcie aparatu partyjnego, ale większe to, że jednak on wygrał prawybory, stał się dobrym kandydatem. I potem był senatorem, a wiadomo, jak to amerykańscy senatorowie po wejściu do Senatu od razu myślą o tym, jakby tu szybko zostać prezydentem, prawda? Więc u niego, jemu się akurat udało. I to samo jest w Platformie. Znaczy, moim zdaniem jedyną nadzieją Platformy jest to, że właśnie szefa partii wybierają wszyscy jej członkowie. To oznacza, że może się pojawić jakaś osoba spoza aparatu i te nasze dywagacje, co powinna zrobić Platforma, staną się wtórne. Po prostu powinna, tak jak Ryszard Petru, znaleźć się jakaś osoba, która zbierze wokół siebie zaplecza, tak, zbuduje jakąś drużynę, przedstawi program i potem przekona do niego większość członków Platformy. Jeżeli tak będzie, taka osoba będzie miała też szansę do tego, żeby przekonać wystarczającą liczbę Polaków, żeby kiedyś wygrać wybory. No dobrze, to proponowałbym, żebyśmy porozmawiali o Prawie i Sprawiedliwości, które przymierza się do formowania rządu. Też Michał Szulczyński napisał ciekawy tekst dzisiaj w Rzeczpospolitej, że wbrew pozorom trudny czas zaczyna się dla prezydenta Andrzeja Dudy, bo jemu określić się teraz wobec zwycięskiej partii Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego będzie trudniej niż do tej pory, kiedy był jednoosobowym urzędującym przywódcą. Znaczy to przede wszystkim, znaczy on albo zrezygnuje ze swoich ambicji i będzie pilnować Żyrandola, ale szczerze mówiąc, że patrząc na jego temperament, nie wydaje mi się to możliwe. No i on będzie musiał w jakiś sposób podzielić się obowiązkami z rządem. Myślę, że trochę tak jak będzie w przypadku Bronisława Komorowskiego, znaczy on wybierze działalność, aktywność międzynarodową. I tutaj też paradoksalnie kluczowe jest to, kto będzie nowym ministrem spraw zagranicznych, bo taki tandem prezydent z ministrem spraw zagranicznych może bardzo dobrze funkcjonować i jak gdyby łagodzić różne mi te kłopoty. Tym bardziej, że jak widzimy, no prasa zachodnia wcale dobrze, znaczy dosyć chłodno przyjęła zmianę władzy w Polsce, a tutaj już ma pewne doświadczenie, już ileś tam osób spotkał. Mam wrażenie, że trochę nietrafnie mu wyszło, broniąc słów Jarosława Kaczyńskiego o zarazkach przenoszonych przez migrantów, ale to jest rzecz, którą się da nadrobić i on może się stać taką po prostu lepszą, umiarkowaną twarzą Polski za granicą i to jest dla niego duża szansa. PiS wczoraj, moim zdaniem, nastąpiło bardzo ciekawe wydarzenie. Znaczy ta informacja, która się pojawiła po południu o tym, że Komitet Polityczny na poważnie rozważa, że Piotr Gliński będzie kandydatem PiSu na premiera, to taka bardzo ciekawa operacja przeczołgiwania Beaty Szydło, żeby sobie nie myślała, że proszę, wygrała wybory, teraz będzie premierem i się to należy. Nie. Ona premierem będzie dopiero jak wszystkie gremia partyjne to zdecydują i najpierw trzeba ją troszeczkę przeczołgać. No i ostatecznie wieczorem rzecznik partii powiedziała, no Beata Szydło dostała tą nominację. Dla mnie właśnie bardzo ciekawe jest to, co będzie działo się w PiS-ie, dlatego że dzisiaj też idziemy takim trochę utartym szlakiem i mówimy, że no wszystkim będzie rządził Jarosław Kaczyński. Ale ta pełnia władzy jest dużym zagrożeniem dla PiS-u, dlatego że ona może uruchomić taką nieprzewidzianą jeszcze dzisiaj wewnętrzną dynamikę, która może spowodować różnego rodzaju tarcia w tej partii, bo właśnie Andrzej Duda, który jest politykiem młodym, dynamicznym, z pewnością nie będzie chciał siedzieć pod Żyrandolem. On może stworzyć jakiś sojusz z Beatą. Że nie wypożyczył go. On może, ale tam jest dużo Żyrandoli, także sądzę, że gdyby nie chciał usiąść, to jakiś sobie znajdzie. Beata Szydło też być może wcale nie będzie chciała być tak bardzo zależna od Jarosława Kaczyńskiego. I może stworzyć sojusz z prezydentem Dudą, żeby w pewnych sprawach przeciwstawiać się prezesowi. Także tutaj wcale nie musi tak być, że Jarosław Kaczyński będzie takim rozgrywającym w tym obozie, że on będzie tutaj rozdawał karty. Sądzę, że w pierwszym okresie może tak, ale później Beata Szydło będzie na pewno pamiętała to przeczołgiwanie wczorajsze i to pokazywanie jej, kto tak naprawdę rządzi w partii, kto tak naprawdę jest ważny i od kogo zależy jej los. Łukasz, po kolei, znaczy uważam, że Andrzej Duda jest w najgorszej z możliwych sytuacji w tej chwili, bo sytuacja prezydenta z rządem, który jest z drugiej strony, to jest bardzo wyraźne przywództwo. Sytuacja, w której on byłby prezydentem przy premierze Jarosławie Kaczyńskim, to też jest dosyć
łatwe pozycjonowanie się, to on jest tą umiarkowaną twarzą PiSu, prawda, i tą twarzą sprawy zagranicznych przy Beacie Szydło. Czym oni się będą od siebie różnili? Specjalnie nie wiem. Rzeczywiście Andrzej Duda jest w bardzo trudnej sytuacji. Zgodny tandem, minister spraw zagranicznych, prezydent, nie wierzę. Są to dwa stanowiska, które przy naszym systemie konstytucyjnym w sposób naturalny dążą do konfliktu. Po prostu tak są ustawione ich kompetencje, że oni nigdy, moim zdaniem, jeżeli będą politykami, znaczy jeżeli jeden z nich nie ustąpi się i nie podda, nigdy nie będą ze sobą współpracować. I wreszcie Beata Szydło, jej pozycja rzeczywiście będzie bardzo słaba, widzę, że już musimy powoli kończyć. Jedno mogę powiedzieć, że jeżeli Beata Szydło pomyśli o zawarciu sojuszu z Andrzejem Dudą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiego, to w tym momencie złoży dokument o swojej dymisji, tak? I ja jestem tego absolutnie pewny, czy w tym momencie, jak ona spróbuje w ten sposób zdobywać autonomiczną pozycję, w tym momencie w tej partii nie ma. I nie mówię tu też tylko o doświadczeniach samego PiSu, mówię chociażby o sytuacji, kiedy Grzegorz Schetyna pomyślał, że może z Bronisławem Komorowskim razem co ugrają. To był początek końca Bronisława Komorowskiego, przy Grzegorza Schetyny na tym etapie w Platformie. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie, za ten poranek. Renata Grochal, Michał Żurczyński, Łukasz Kulewski. Dziękuję bardzo. Oczywiście wszystkie dobrego miłego dnia. Za chwilę informacje Radio Tok FM, a po nich Maciek Łukowski, magazyn EKG. Poranek Radia Tok FM. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Reklama. Dzień dobry, paliwo z piątki. Szaro, buro i do pracy. Jak tu sobie umilić dzień? A na miły początek dnia może pyszna kawa, 100% arabika. A ten, co tak czaruje? Na przykład aromatyczna latte z gorzką czekoladą, jeżynami i bitą śmietaną. I dzień zapowiada się czarująco. Daj się oczarować kawie. Przyjdź do Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozsmakuj się w nowych jesiennych kawach. Tajemniczy ogród z gorzką czekoladą i jeżynami. Lub zaczarowana dynia z korzennymi przyprawami i kruchym ciastkiem. BP. Kierujemy się tobą. Ech, Polska! 2 miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, dostępny w aptekach. Uwaga, maturzyści i rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną Nowa Matura 2016. Książka z arkuszami egzaminacyjnymi z języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony z odpowiedziami i punktacją do zadań. Egzamin maturalny z języka angielskiego. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Partner wydania Nowa Era. Zaczęło się. U babci był sok z malin. Nie zapomnieliśmy o nim. Tylko jakby mniej nam się chce chodzić po lesie. Dziś możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Wszystkie swojskie. A jeżeli gripowita zawiera jeszcze cynk, to o odporność nie musisz się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Weź udział w bezpłatnym seminarium Wzornictwo to zysk. Zarejestruj się na portalu www.projekt-wbz.com.pl. Zapraszamy 26 listopada o godzinie 10 do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Projekt Wzornictwo Biznes Zysk współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W najnowszej polityce krajobraz powyborczy, stuletni marsz prawicy po pełną władzę, czyli PiS bierze wszystko. Beata Szydło, kandydatka na premiera z ławki rezerwowych, nowa mapa polityczna kraju, a także dlaczego urzędnicy wyręczają sędziów w karaniu obywateli, jak dziennikarz polityki udawał zakładnika. Polityka już w sprzedaży. Lucyna Drabik, farmaceutka, mówi o swojej pracy. Najczęstsze pytanie, jakie słyszę w mojej aptece, to który magnez jest najlepszy? Wtedy polecam ten, który sama stosuję. Neomag Forte. Bo właśnie Neomag Forte jest w podwójnej dawce. I co bardzo ważne, naturalny związek magnezu zawarty w Neomagu oprócz kłanialności wykazuje doskonałą bioretencję. To znaczy, że finalnie w organizmie zostaje więcej magnezu. Potwierdziły to badania. Suplement diety Neomag Forte to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 28 października, minęła 9.
Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska, Adam Ozga. Czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty wolnej od podatku. ABW, w KGHM i agenci zabezpieczają dokumentację dotyczącą inwestycji w Zagłębiu Miedziowym. Jarosław Kaczyński nie zaryzykuje zerwania z Unią Europejską, pisze austriacki Die Press. Za półtorej godziny Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok w sprawie kwoty wolnej od podatku. Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaskarżył przepis utrzymujący ją od lat na poziomie nieco powyżej 3000 zł, twierdzi, że jest niezgodny z konstytucją. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik. Dlatego, że zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich przepis dyskryminuje osoby najuboższe i tym samym narusza konstytucyjną zasadę równości podatników, mówi zastępca RPO Stanisław Trociuk. Być może udało się nam zasiać ziarno wątpliwości w składzie orzekającym co do konstytucyjności tego przepisu, który zaskarżyliśmy. Tydzień temu Trybunał zamknął rozprawę i do dzisiaj odroczył wydanie wyroku. Wiceminister finansów Jarosław Neneman liczy na korzystne dla rządu orzeczenie. Jestem dobrej myśli. Ministerstwo Finansów ostatni raz podnosiło kwotę wolną od podatku w 2006 roku. Wojciech Kowalik, TOK FM. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w KGHM. Agenci na polecenie prokuratury operacyjnej we Wrocławiu zabezpieczają dokumentację dotyczącą inwestycji w Zagłębiu Miedziowym. Małgorzata Paszkiewicz. Chodzi o inwestycje prowadzone w latach 2010-2015. Jak powiedziała mi rzeczniczka wrocławskiej prokuratury apelacyjnej Anna Zimoląg, to postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek. Nie ma tu ani zatrzymań, ani zarzutów. Sprawa dotyczy działania na szkody KGHM-u i jak podkreśla prokurator, jest to wyrządzenie znacznej szkody majątkowej. Śledztwo dopiero ruszyło kilka dni temu, dokładnie 21 października. Prokuratorom potrzebna jest więc dokumentacja, stąd działania ABW w KGHM-ie. Wrocław, Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Dla Leszka Millera przegrana Zjednoczonej Lewicy nie oznacza, że w Polsce nie ma miejsca dla ugrupowań lewicowych. Gość poranka Radia TOK FM przekonuje, że doświadczenie działaczy i blisko 8% wyborców popierających koalicję to duży potencjał na przyszłość. W 97 roku jedno zdanie, trzeba się było ubezpieczyć, pozbawiło nas szans na zwycięstwo. W tym roku jedna debata pozbawiła nas szans na wejście do parlamentu. Zdaniem Leszka Millera SLD i Zjednoczona Lewica powinny szykować się do kolejnej potyczki wyborczej. Trzeba się teraz szybko przygotować do ewentualnych wyborów samorządowych i to będzie pierwsza próba tego nowego projektu. Natomiast być może znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że ten projekt się zakończył po prostu i trzeba próbować jeszcze czegoś innego. Szef Sojuszu prognozuje, że PiS może zdecydować o skróceniu kadencji samorządów i rozpisaniu nowych wyborów. Argumentem mogłyby być potencjalne nieprawidłowości w zeszłorocznym głosowaniu, na które mogły wskazywać zaskakująco wysokie wyniki PSL-u. Szef PiS Jarosław Kaczyński jest eurosceptykiem, ale nie wrogiem Europy i umie docenić korzyści, jakie jego kraj odniósł dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, ocenia austriacki dziennik Die Press. Współpraca z Polską w najbliższym czasie może być rzeczywiście trudniejsza niż łatwiejsza, ale czy uzasadnia to jazgotliwe ostrzeżenia, które padają odkąd narodowo-konserwatywny PiS odniósł wyborcze zwycięstwo? Według austriackiej gazety raczej nie. Zdaniem Die Press są co najmniej trzy przesłanki świadczące o tym, że nie dojdzie do upadku nad Wisłą. Po pierwsze, Polska to nie Węgry. Po drugie, eurosceptyk to nie to samo, co wróg Europy. A po trzecie, imponujące zwycięstwo własnej partii Kaczyński zawdzięcza Angeli Merkel, bo nacisk, jaki niemiecka kanclerz wywierała na wschodnioeuropejskie państwa Unii, by wzięły do siebie część uchodźców przyjętych przez Niemcy, wywołała sprzeciw wśród wyborców. Pogoda. Po mglistym i czasem pochmurnym poranku zaczyna się robić ładnie, sporo słońca, które tylko od czasu do czasu zniknie za chmurami. 8 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w Białymstoku, 10 w Lublinie i Elblągu, 11 w Trójmieście, Płocku, Kielcach, Radomiu i Warszawie, 12 w Szczecinie i Gorzowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wypożyczanie rowerów z wypożyczką w Eurobanku. To proste. Kiedy wypożyczasz rowery górskie, wiesz z góry, ile kosztują i nie zaskoczy cię dodatkowa opłata za korzystanie z przerzutek. Tak samo jest z wypożyczką w Eurobanku. Czy wypożyczasz 5 czy 15 tysięcy, z góry wiesz, ile zapłacisz, bo znasz całkowitą opłatę za wypożyczenie. Nie zaskoczą cię dodatkowe koszty. Gwarantujemy, że nie zapłacisz ani złotówki więcej. Eurobank. Z gwarancją na co dzień. Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Opłata za wypożyczenie to całkowity koszt pożyczki. Gwarancja dla obowiązkowych kosztów przy zawarciu umowy. Reklama. EKG. EKG.
Ekonomia, kapitał, gospodarka. I jest 9:05, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu dziś pan dr Bogusław Grabowski, Rada Gospodarcza przy premierze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i partner? Przepraszam, partner w ośrodku analitycznym Think Tank. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jarosław Bełdowski, Kancelaria Sójka, Maciek Mataczyński, Szkoła Główna Handlowa. Człowiek, który nie wiem, w której swojej poprzedniej pracy, czy Ministerstwie Sprawiedliwości, KNF-ie, czy BGK, miał coś wspólnego z Doing Business i polskim odcinkiem tego Doing Business, która to była pana praca. 2011 rok, Ministerstwo Sprawiedliwości, dobrze, ale te dobry. Kwestie były zdecydowanie, dzień dobry, zdecydowanie też i wcześniej podnoszone w ramach zachęcania administracji publicznej do tego, żeby podchodziła inaczej do doing business. Nie bez przyczyny o to pytam, dlatego że jesteśmy po publikacji w nocy najnowszej edycji raportu Doing Business. Skoro jest rok 2015, więc edycja jest 2016, Doing Business 2016, Polska zajęła dla nas historyczne, najlepsze 25 miejsce, dla nas najlepsze 25 miejsce na 189 państw badanych, więc mamy o czym porozmawiać na początek. Prestiżowy ranking odzwierciedlający łatwość bądź brak tej łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, tak najbardziej ogólnie mówiąc. Polska awansowała w nim już w ostatnich latach, przesuwaliśmy się, teraz mamy miejsce 25 i oczywiście jak zwykle są z tym związane ogromne problemy. Problem pierwszy, że co roku Bank Światowy dla jednych manipuluje, a dla drugich poprawia metodologię przeliczania tych pozycji, usprawniając ją, być może pokazywały coś więcej. No więc awans jest, dlatego że w minionym roku to było, zdaje się, miejsce 32, ale gdybyśmy w tym roku zastosowali tę metodologię, którą stosowaliśmy w roku ubiegłym, to mielibyśmy miejsce 28, więc awans na 25 już nie jest tak spektakularny jak z tej trzeciej dziesiątki do połowy drugiej. Jest, panie. Ale właśnie, ale może jest. No i teraz ja pamiętam bardzo dokładnie, jak gdzieś właśnie w 11 albo 12 roku znów się przesunęliśmy, to w prasie, w komentarzach pojawiło się nazwisko pana prezesa Bełdowskiego, który gdzieś tam był pokazywany jako ten człowiek, który jakoś tak pozmieniał tę metodologię, że lepiej wychodziliśmy. No więc proszę powiedzieć, jak to naprawdę z tym doing business, Polską w doing business i łatwością prowadzenia biznesu w Polsce jest? Oddaję głos, ja już będę tylko słuchał. Jarosław Bełdowski nie jest w stanie zmienić metodologii rankingu doing business, dlatego że jest to ranking, który jest już od 12 lat na rynku, a został opracowany przez Simona Diankowa w Banku Światowym. Simon Diankow w pewnym swoim okresie kariery zawodowej był również wicepremierem, ministrem finansów Bułgarii. Natomiast ja pozwolę sobie powrócić do pewnego porównania historycznego, bo myślę, że do tego zmierzał słowa pana redaktora. 15 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się Bitwa Warszawska, która po latach została określona jako cudem nad Wisłą. Tak? I jeżeli spojrzymy jednak na to, dlaczego nam się udało w tej Bitwie Warszawskiej, to okazuje się, że jednak był pewna myśl i znalezienia pewnej luki, tak, która gdzieś pomiędzy armiami bolszewickimi była. Czyli tak, jeżeli chodzi, moja ocena tego jest taka, że w ostatnich latach zauważam ten przełom gdzieś około 2011 roku, nastąpiła bardzo poważna zmiana podejścia administracji Polski do rankingu Doing Business. Wcześniej ranking Doing Business był traktowany jak jeż. To znaczy podchodzono do tego jak do jeża. Ale w pewnym momencie zorientowano się, że jest zwierzęciem bardzo pożytecznym. To znaczy współpraca z tym jeżem może powodować to, że możemy przesuwać się w rankingu, chociażby z tego powodu, że po pierwsze raportujemy w sposób prawidłowy informacje, które są na temat Polski. Po drugie, dokonujemy zmian regulacji wewnętrznych. Po trzecie, zmieniamy praktykę pewnego funkcjonowania w administracji publicznej. Przykładem na przykład zmiany, którą ja osobiście odczułem, jest to, jak działa hipoteka w Warszawie, księgi wieczyste. Kiedy brałem kredyt na mieszkanie,
Nie będę mówił w jakiej walucie. Wówczas... Ale poprawi się teraz panu. Wówczas bank poprosił mnie o to, żebym wykupił ubezpieczenie, ponieważ wpis do księgi wieczystej trwał mniej więcej 9 miesięcy. Mam taki apel. W tej chwili trwa to 30 dni. Panie prezesie, to mniej niż 30. Pan pewnie z nas wszystkich najlepiej zna, to już oddaję głos panu prezesowi Grabowskiemu, zna te statystyki i zapisy raportu Doing Business. To proszę powiedzieć, co takiego się poprawiło, a sprawiło w konsekwencji, że wypadliśmy lepiej. Proszę bardzo. Po pierwsze mamy historyczny skok w ramach wskaźnika pozwoleń na budowę. Wcześniej byliśmy na 137 miejscu, w tej chwili jesteśmy na 52. To jest największy skok. Największy skok. Za ten skok nie jest odpowiedzialna jakaś manipulacja, ale za ten skok jest odpowiedzialna mała nowelizacja prawa budowlanego, która doprowadziła do poważnych zmian. Po drugie, również uwzględnienia tego, czego nie było wcześniej uwzględniane, że nadzór budowlany w Polsce relatywnie dobrze funkcjonuje w porównaniu z innymi krajami. Druga sprawa. Po pierwsze. Po drugie, skoczyliśmy gwałtownie, bo jesteśmy pierwszym krajem na świecie w zakresie wymiany międzynarodowej. Chodzi o to, że wcześniej wyłącznie były brane pod uwagę porty morskie, w tej chwili w ogóle wymiana międzynarodowa, a w dodatku jeszcze mieliśmy trochę szczęścia, dlatego że Bank Światowy bierze pod uwagę eksport części samochodowych, a biorąc pod uwagę to, że Polska jest świetna, jeśli chodzi o części samochodowe i ich eksport, w związku z tym byliśmy bardzo transparentni, jeśli chodzi o przedstawienie. Trzeci sukces i komentujemy. Trzeci sukces to jest również Getting Electricity, dlatego że czyli przyłączę do sieci elektroenergetycznej. Tutaj ciężka praca została wykonana. Byliśmy na 64. miejscu i jesteśmy na 49. O, na 160. To ja mogę teraz odpowiedzieć, jak to się stało, dlatego że mówiliśmy bezosobowo. Administracja w 2011 roku zmieniła podejście i tak dalej. Nie administracja zmieniła podejście, tylko Rada Gospodarcza przy panu premierze Donaldzie Tusk pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Bielskiego. Postawiła, no nie, były konferencje prasowe z dziennikarzami, były prezentacje, Rada Gospodarcza zawsze to pilotowała, postawiła sobie za cel poprawę warunków działania biznesu mierzonego właśnie w tym wskaźnikiem. Zaprosiliśmy administratora tego składnika, czyli PWC, które z Bankiem Światowym współpracuje przy obliczaniu. Wtedy tak było. Popatrzyliśmy się na strukturę tego wskaźnika i tak jak mówimy o cudzie nad Wisłą, cudów nie ma. Patrzyliśmy się, w jakich miejscach najłatwiej, bez istotnych zmian ustawowych, ale przy zmianie poprzez rozporządzenie albo niewielkie nowelizacje prawa i usprawnienie w realizacji prawa można ten wskaźnik poprawić, ale mając również na celu, że sam wskaźnik, bo na przykład nie chwalmy się tym wskaźnikiem, są kraje, na przykład Gruzja, która jak my byliśmy na 60. miejscu, to ona była, nie wiem, na kilkunastym, co wcale nie znaczy, że inwestorzy drzwiami i oknami pchają się do Gruzji, pchali się wtedy do Polski, więc żebyśmy nie przeceniali, zawsze mówiliśmy, nie przeceniajmy tego wskaźnika, ale też mówiliśmy, zobaczycie na koniec naszej kadencji. No i teraz widzimy. Sentymentalnie nam się zrobiło. Prawo budowlane to było ostatnie, które rząd obiecał. Rada Gospodarcza wtedy pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Bielskiego koordynowała jakby naciski na poszczególne resorty w celu tych wszystkich usprawnień, które teraz właściwie to przez lata, bo to jest postęp w ciągu 8 lat, to jest tam z 70 któregoś miejsca na 25, nie z 30 któregoś. Tak, oczywiście. I metodologie oczywiście się zmieniały, ale no też trzeba pamiętać, że one oczywiście są niedoskonałe. Na przykład jeżeli mówimy o tempie zakładania spółki, to brane jest pod uwagę tylko spółka z o.o., żadna inna. Jeżeli mówimy o funkcjonowaniu sądów, brane są pod uwagę tylko sądy gospodarcze w stolicy, gdzie u nas było najgorzej. I trzeba było tak przeorganizować funkcjonowanie sądownictwa, żeby to rzeczywiście działało. I teraz bardzo proszę o komentarz, pani doktor Bonikowska. Nałóżmy na to komentarz politologiczny. No przede wszystkim bo Platforma i tak przegrała, więc właściwie... Cudów nie ma, ja się zgadzam. W tym konkretnym przypadku dodajmy do tego pejzażu jeszcze jedną bardzo istotną kwestię. To znaczy my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i jako kraj członkowski jesteśmy też monitorowani i jakby warunki między innymi prowadzenia biznesu oraz generalnie w ogóle praca administracji jest bardzo dokładnie monitorowana. Co roku dostajemy takie zalecenia. To jest też taki monitoring zewnętrzny, dotyczy to oczywiście każdego kraju członkowskiego, nie tylko Polski. I jednym z powtarzających się postulatów od lat jest i było właśnie uproszczenie
różnych procedur biurokratycznych, uwolnienia tego potencjału właśnie gospodarczego, a więc nacisk na to, aby to, co potem na końcu w rankingu Doing Business wychodzi jako rezultat, żeby rzeczywiście mogło się udać. Mnie się wydaje, że to jest pewien proces, to się nie dzieje w rok czy dwa, to jest pewien proces, który istnieje na pewno w ciągu ostatnich kilkunastu lat, że my stopniowo, a zwłaszcza w ostatnich kilku latach, staramy się, no to na ile jesteśmy w stanie, ale te zalecenia wypełniać. Jest tu pewien postęp. Zobaczymy teraz po wyborach, jaki będzie klimat i gdzie będziemy też za 2-3 lata w tym rankingu, ale trzeba podkreślić ten element, bo rządy krajów członkowskich no, muszą się ustosunkowywać do tych rekomendacji. My jesteśmy no, zobowiązani je wprowadzać w życie. I pan prezes Bełdowski jeszcze chciał ad vocem, tak? Do wypowiedzi pana prezesa Grabowskiego się odnieść. Gwoli ścisłości Polska jest w wyjątkowej sytuacji, dlatego że wśród 10 wskaźników, które są brane pod uwagę w ocenie ostatecznej, 5 wskaźników odnosi się do ministra sprawiedliwości. Nie ma takiego kraju na świecie, w którym minister sprawiedliwości miałby wpływ na połowę rankingu. W związku z tym chciałbym być tutaj bardzo precyzyjny, ale pierwszą osobą, która podjęła się tego trudu systematycznie i pamiętam również to spotkanie w Radzie Gospodarczej, był pan minister Gowin, który został ministrem. A zatem mamy wspólny sukces PiS-u i Platformy. Z panem ministrem Gowinem Rada Gospodarcza nigdy się nie spotykała. A z wiceministrami owszem. Ja jestem przekonany, że to spotkanie miało miejsce. Drugie jeszcze taka uwaga, to jest taka, że PwC owszem współpracuje z Bankiem Światowym, natomiast chodzi o ten fragment dotyczący płacenia podatków, który wraz z PwC na całym świecie jest zbierany przez Bank Światowy. To jest to. W tym roku mamy pewien awans, dlatego że byliśmy w zeszłym roku na 87. miejscu, a teraz jesteśmy na 58. Teraz jesteśmy na 53., ale według Doing Business płacenie podatków w Polsce firmom zajmuje 271 godzin. A najlepszy jest Singapur, jak rozumiemy, który jest liderem rankingu i zajmuje tych godzin 83. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze prowadzący działalność gospodarczą, a przynajmniej patrząc, słuchając o tym raporcie, są jeszcze bardziej zadowoleni niż na co dzień tę działalność prowadząc. Ja tylko przypomnę, że mniej więcej rok temu jedną z pierwszych konferencji prasowych i spotkanie z dziennikarzami pani premier Kopacz po nominacji na premiera było właśnie w zakresie wskaźnika Doing Business, który się wtedy poprawił. Pani premier powiedziała, że w ciągu najbliższych kilku lat zobowiązuje się, że pod przewodnictwem jej rządu wprowadzi Polskę do pierwszej dwudziestki. Minął rok, o kilkanaście pozycji się poprawiliśmy, szacun pani premier. No dobrze. Ostatnie zdanie, Jarosław Bełdowski? Ja chciałem powiedzieć, że to jest wielki sukces Polski, to 25. miejsce, ale też na tych laurach nie należy osiadać. W związku z tym... Nie oznacza, że nic nie jest do zrobienia. To po pierwsze. A który wskaźnik tego indeksu jest dla nas najmniej korzystny? Jeszcze raz. W tej chwili najmniej korzystny to jest otwieranie działalności gospodarczej. Chodzi o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I jeżeli nie zostanie podjęta decyzja o sposobie otwierania rejestracji, chodzi o to, że w tej chwili istnieje możliwość papierowego rejestrowania albo elektronicznego, czyli to tak zwane S24. Jeżeli nie udowodnimy Bankowi Światowemu, że ponad połowa rejestracji dokonywana jest elektronicznie, niestety w tym zakresie nie będzie postępu. W związku z tym trzeba podjąć decyzję, czy czasem nie należy traktować tego kanału rejestracyjnego jako jedynego kanału. To znaczy, że w ten sposób będziemy składać, co zresztą się dzieje na przykład w innych krajach europejskich. Jeżeli się nie mylę, to jest to Francja. Informacje teraz będą. Informacje w radiu. Teraz w MediaMarkt. Kupując kamerę sportową Sony HDR AS20 ze stabilizacją obrazu i Wi-Fi za 599 zł otrzymasz kartę podarunkową za 50 zł na dowolne zakupy na stacjach Wi-Fi. MediaMarkt.pl. Kiedy nie wiesz, jaki masz kaszel, suchy czy mokry, możesz skorzystać z maszyny do losowania, która zdecyduje za ciebie. Albo wybrać Herbapekt. Syrop skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Herbapekt. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w niżynach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel utrudnia to odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na skład bieleku. Astma. Niestosowanie u dzieci, które chorowały na grupę Aflofarm.
zaznania. Zbliża się dzień wszystkich świętych. Szukać dobra. Właśnie z tego powodu i już teraz w Litro znajdziesz pięknych zatemytajmy w doniczce 19-centymetrowej w różnych kolorach. Jedynie za 7,99. Chryzantemy w doniczce tylko 7,99. I także po zniżonym czasie palenia aż do 30 godzin. Czerwone i białe znicze w wyjątkowej cenie. Jedynie złoty 99 za sztukę. Znicze tylko złoty 99. Litro. Co tydzień coś nowego. Artobus Ryszard Wojciuch. Litro. Tam w najnowszej polityce krajobraz powyborczy, stuletni marsz prawicy po pełną władzę, czyli PiS bierze wszystko. Beata Szydło, kandydatka na premiera z ławki rezerwowych, nowa mapa polityczna kraju, a także dlaczego urzędnicy wyręczają sędziów w karaniu obywateli, jak dziennikarz polityki udawał zakładnika. Polityka już w sprzedaży. Rozwiązywanie tego problemu. Jeśli tego myślenia nie mamy, to będziemy się podrzucać jakimś posłaniem. Z jednej strony radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 9.21, Adam Ozga, zapraszam. Wypadek tramwajowy w Warszawie, w Alejach Jerozolimskich, niedaleko skrzyżowania z ulicą Kruczą. 7 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch składów. Przejechał Jerozolimskim w stronę mostu Poniatowskiego, informuje stołeczna gazeta Borcza. Na miejscu są pogotowie i policja. Budowę ogrodzenia na granicy austriacko-słoweńskiej zapowiada austriacka minister spraw wewnętrznych Johanna Mittleitner. Kilka dni temu w wywiadzie dla dziennika Kronenzeitung minister alarmowała, że w walce ze skutkami napływu imigrantów jej kraj dotarły do kresu możliwości. Trzeba rozważyć budowę płotu na granicy ze Słowenią, która z kolei, jak informuje miejscowa prasa, może zwrócić się do Unii o pomoc wojska w radzeniu sobie z kryzysem migracyjnym. Do 2-milionowej Słowenii w ciągu ostatnich 10 dni dotarły 84 tysiące migrantów. Po ponad 8 miesiącach most Łazienkowski znów jest otwarty dla kierowców, ale nie będą mogli na razie zjechać z przeprawy na Wałmidze Szyńskiej w stronę Puław. Wykonawca zapewnia, że remont tego odcinka zakończy się do końca roku. W przyszłym roku ma powstać kładka dla pieszych i dla rowerzystów. Pogoda. Dziś sporo słońca, od czasu do czasu tylko zachmurzy się. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To pan tydzień mówi, to znaczy, że koszty to może wszyscy, bieżący. Jeszcze, jeśli się nie do serca weźmiemy, to na pewno to będzie odmieniać wszystkie wspólnoty i ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studiu. Pani dr Małgorzata Wójnikowska, pan dr Bogusław Grabowski, pan Jarosław Pawlewski. Państwa dobra informacja jest jakaś... Będę tutaj Dobrą informację, panie Jarosław Wołodowski. To jest informacja dotycząca orzeczenia Sądu Najwyższego, który rozstrzygnął niejasności dotyczące tego, czy jeżeli biegły przedstawi fałszywą opinię, prawdą, czy on również ponosi odpowiedzialność, czy to czyni. Uważam, że położenie nacisku na biegłych po to, żeby przekazywali pewnym rozsądkiem opinie, które bardzo poważnie brane są pod uwagę przez sędziego. Co prawda sędzia musi również zastanowić się, czy ona jest prawidłowa, ale czasem nie ma tej wiedzy księgowej. Uważam, że to jest bardzo dobre, dlatego że to będzie dawało impuls do biegłych, żeby zastanawiali się, jak te ekspertyzy są przekazywane. Podsumowując, biegły, który przedstawi niewłaściwą, nieprawdziwą, tak? Jeżeli w toku to zostanie udowodnione, że zrobił to w sposób celowy, niewłaściwy, będzie również ponosił odpowiedzialność. To moja osoba pierwsza, podobna rzeczywiście informacja. Nowy gospodarczy jest duży problem z pokazywaniem ekspertyzy zagrania, ale to ci zbiegły jakoś utrzymują. Panie, dla mnie oczywiście dobrą informacją jest nasza frekwencja wyborcza, bo mnie się wydaje, że to wcale nie było oczywiste, że przejdziemy te 50%. To jest oczywiście niska frekwencja, jak na to, co jest w innych krajach Unii Europejskiej.
Europejskiej, no generalnie w szczycie, ja pomijam kraje, w których wybory są obowiązkowe, ale to są liczby na poziomie 80%, 70%, nawet w takiej Grecji, która jest, no, społeczeństwo greckie nie jest jakoś tam specjalnie aktywne, to jednak to jest blisko 60%, 57-8%. My jesteśmy w tej grupie krajów, gdzie generalnie frekwencja w wyborach parlamentarnych jest raczej niska, w tej grupie najniższej też jest na przykład Rumunia, jest Litwa, ale po doświadczeniach referendum naszego ostatniego nieszczęsnego, tudzież takich generalnie w ogóle niechęci Polaków do aktywizowania się, to wydaje mi się, że zaliczyłabym to do informacji dobrych, aczkolwiek pewnie można by było popracować nad tym, żebyśmy się bardziej i chętniej wypowiadali jednak w sprawach kluczowych dla naszej przyszłości. Pan Bogusław Grabowski, dobra informacja. No, to, o czym mówiliśmy, ten wskaźnik Doing Business dzisiaj opublikowany, to jest taka kropka nad i, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę klimat przed i powyborczy, dobrą informacją jest to, w jakiej sytuacji jest polska gospodarka, bo o tym świadczy stan notowań rynkowych, biorąc pod uwagę bardzo populistyczny, miejmy nadzieję, nie do zrealizowania, nie będący realizowany program partii, która zdobyła bezwzględną większość w parlamencie, spokoju na rynkach finansowych, na giełdzie w zakresie kursu stóp procentowych, świadczy o tym, że są bardzo mocne fundamenty polskiej gospodarki, ale i że odchodząca koalicja, która rządziła Polską 8 lat, zostawiła ogromny bagaż zaufania uczestników życia gospodarczego i rynków finansowych do polskiej gospodarki. To jest ogromna wartość. Oczywiście długo się zaufanie buduje, tak jak się długo poprawia wskaźnik. Być może szybciej się traci. Szybciej się traci. No ale ważne są też rynki finansowe, w związku z tym byśmy tego zaufania szybko nie utracili. A z lokalnych rzeczy może Wam też powiedzieć, że jesteś profesor Szabie, że dzisiaj wreszcie otworzono nam młody Trasiekowski, to jest uważam bardzo dobra informacja. No może nie dla wszystkich Państwa nas słuchających w innych miastach, ale rzeczywiście chyba z punktu widzenia Warszawy jest to wiadomość dosyć istotna. Ja jeszcze mam jedną, właściwie mam nadzieję, to będzie dobra informacja. Niestety, ostateczne orzeczenie, niestety, używam tego słowa tylko w kontekście publikacji tego orzeczenia, chodzi mi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie płacy minimalnej. W związku pani profesor Lipowicz, która w ubiegłym roku zwróciła się do Trybunału w sprawie płacy minimalnej, to orzeczenie będzie już po dzisiejszym wydaniu magazynu EKG, ale będzie komentowane w Radiu Tok FM w innych audycjach i oczywiście także w jutrzejszym wydaniu. Ja przypomnę, pani profesor Lipowicz nie żądała i nie oczekiwała od Trybunału Konstytucyjnego, by wyznaczył nowy pułap kwoty wolnej od podatku. Przepraszam, jeśli powiedziałem płacy minimalnej, chodzi mi o kwotę wolną od podatku. Zwróciła jednak uwagę na pewnego rodzaju nielogiczność czy brak logiki w tym stanie rzeczy, jaki mamy w Polsce, że oto kwota wolna od podatku 3091, ale można mieć więcej pieniędzy do dyspozycji i być uprawnionym do pomocy społecznej i czerpania z tej pomocy społecznej, ale już od tego trzeba zapłacić podatek. Brak logiki i pani profesor Lipowicz wskazywała, że artykuł 84 Konstytucji, każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków. Jest tutaj oczywiście istotne, ale powszechność ponoszenia podatków, ja sobie zapisałem to z tego wniosku do Trybunału, bo uważam, że to jest kluczowe zdanie, powszechność ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, musi zawsze łączyć się ze zdolnością do ich ponoszenia. A zatem ktoś, kto kwalifikuje się do pomocy, musimy go wspomóc, bo być może nie powinien już tych podatków płacić. Orzeczenie Trybunału w tej sprawie 10.30. Ja z dużym zaciekawieniem czekam na to orzeczenie, bo tu chodzi o to, jak Trybunał Konstytucyjny podejdzie do argumentu Rzecznika Praw Obywatelskich, co zresztą zostało podtrzymane przez obecnego rzecznika, bo nie wycofał tego wniosku. Czyli na ile tak zwany konsultacja, prawda, który pan redaktor wspomniał, który jest mniej więcej w tej chwili na poziomie 542 zł dla osoby samotnej, a 456 zł dla osoby w rodzinie. Na ile ten próg, mnożąc go razy 12, powinien powodować to, że ta kwota wolna od podatku nie powinna być na tym poziomie 3091 zł, tylko na poziomie około 6000 zł.
wymyślili taką nazwę. To jest koszt uzyskania przychodu, a nie kwota wolna od podatku. Ona została wprowadzona w 1992 roku wraz z wprowadzeniem PIT-u poprzez zwykły zabieg kalkulacyjny. Ona nie została wprowadzona tak jak to w koncepcji podatku dochodowego, że zwalniamy pewien dochód minimalny, właśnie skorelowany z tą z minimum egzystencji, z opodatkowania ze względu na to, że taki potencjalny podatnik nie ma zdolności podatkowej. U nas tak te podatki były konstruowane, ale rozumiem, że w toku analizy konstytucyjno-prawnej dojdziemy do zredefiniowania tego pomysłu i będziemy mieli inną podstawę do myślenia. Zresztą teraz w kampanii wyborczej wielokrotnie na ten temat. O kwocie wielokrotnie rozmawialiśmy, ona była też przedmiotem kampanii wyborczej. Znane są od lat argumenty Ministerstwa Finansów o tym, dlaczego nie warto było przez ostatni czas zwiększać tej kwoty, pokazując, że korzyść z tego odniosą także i ci, którym być może ten dodatkowy upust nie należy się, czyli ci bardziej majętni. No ale różnice w podejściu i poglądach ujawniły nam się dosyć głęboko w kampanii wyborczej. Od 8 tysięcy prezydenta Dudy i PiSu aż po 25, zdaje się, pani Magdalena Ogórek, przepraszam, w czasie kampanii wyborczej do prezydenckiej i podtrzymane przez Zjednoczoną Lewicę. To orzeczenie nie tylko jakby może zredefiniować koncepcję kwot wolnych od podatku, ale również wpłynąć później na ustalenie jej poziomu, na przykład poprzez indeksację. Pamiętajmy, że wielokrotnie wstrzymywanie lub przyspieszanie indeksacji było elementem prowadzenia polityki fiskalnej. Kończymy. Ja jeszcze raz tylko chciałem przypomnieć, że składając ten wniosek do Trybunału, pani profesor Lipowicz, ówczesna rzecznik praw obywatelskich, nie oczekiwała od Trybunału ustalenia wysokości kwoty minimalnej, a jedynie oceny, czy obowiązki, które spoczywają na obywateli, można rozpatrywać także w ujęciu możliwości obywatela do wypełnienia tego. Dobrze, drobne problemy pojawiają się przy zjeździe do kierunku Śródmieścia, przy zjeździe na trasie Ozentowską w miejscu, w którym do ruchu włączają się samochody jeżdżające z autostrady. Ale to jedyne utrudnienia w tym momencie i trzeba przyznać, że ten pierwszy poranny szczyt na moście Ozentowskim przebiega bardzo dobrze. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej są bardzo zadowoleni i cały czas podkreślają, że na ten dzień czekali.